Szczęść Boże, witajcie w uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy go zobaczyli, oddali mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali, a Jezus podszedł do nich i powiedział: otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus dzisiaj posyła 11. Wyciąga nad nimi ręce i błogosławi. Dzisiaj moją uwagę zwróciły słowa rozesłania, które dosłownie z języka greckiego zostały przetłumaczone: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Twoją misją jest zadbanie o dzieci. Twoją misją jest coraz głębsze pokochanie twojego męża, twojej żony. Twoją misją jest troska o tych ludzi, których Pan Bóg ci dał. Twoją misją jest przekazywanie Ewangelii tym, których Pan Bóg ci stawia na drodze. I w ten sposób wypełniasz nakaz Jezusa i czynicie siebie i innych uczniami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.